Polonezem z opery hrabina Stanisława Moniuszki przywitała Państwa Capella Gadanensis pod batutą Rafała Kłoczko. Witam Państwa serdecznie w imieniu prezydent miasta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz oraz dyrektora Capelli Gadanensis Marka Więcławka, ciesząc się z kolejnego już muzycznego spotkania z Państwem. Wśród znakomitych muzyków, z którymi współpracuje Capella Gadanensis, absolutnie wyjątkowe miejsce zajmuje Konstanty Andrzej Kulka. Trudno wręcz wyobrazić sobie blisko 40-letnią historię zespołu bez tego znakomitego muzyka, dzięki trwającej od ponad 20 lat tytanicznej pracy profesora Kulki, w tym również tej wykonywanej wraz z Capellą Gadanensis, zapomniane do tej pory utwory Karola Lipińskiego coraz częściej trafiają na płyty i umieszczane są w programach koncertowych. Specjalnie dla Państwa Polonez A-dur, opus 9 Karola Lipińskiego w mistrzowskiej interpretacji maestro Konstantego Andrzeja Kulki i Capelli Gadanensis pod batutą Rafała Kłoczko. Thank you.
Muzyka skrzypcowa była zawsze niezwykle istotnym elementem repertuaru Capelli Gadanensis. Cztery pory roku zyskały status platynowej płyty. Zespół wielokrotnie współpracował ze znakomitymi wirtuozami skrzypiec. W dzisiejszym koncercie proponujemy Państwu muzykę kolejnego genialnego polskiego skrzypka wirtuoza i kompozytora, Henryka Wieniawskiego, uznawanego przez współczesnych mu krytyków i melomanów za drugie wcielenie Nicola Paganiniego. Legendę, Kujawiaka i Obertasa gra maestro Konstanty Andrzej Kulka z Capellą Gadanensis pod batutą Rafała Kłoczko. Thank you.
Jeszcze niedawno muzyka Karola Lipińskiego znana była jedynie wytrawnym melomanom. Próżno byłoby szukać płyt z jego kompozycjami, czy też koncertów, w trakcie których była wykonywana. O ile cały czas mamy małe szanse na wystawienie którejś z jego oper, bo kogóż zainteresowałyby takie tytuły jak Syrena Dniestru czy Terefere w Tarapacie, to jego twórczość skrzypcowa, pisana przede wszystkim na własny użytek, coraz częściej gości na scenach koncertowych. Dzisiejsze spotkanie z Państwem zakończymy kolejnymi kompozycjami Karola Lipińskiego. Rondem koncertowym C-dur op. 18 oraz fantazją na tematy z opery Krakowiacy i Górale op. 33. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i tradycyjnie pozostajemy z nadzieją na kolejne spotkania z Państwem. Do zobaczenia.
Thank you.